Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. Ranking 2147, zaczynałem z 500, no i czekamy cierpliwie na przeciwnika. Już na tym etapie na pewno o znalezienie przeciwnika będzie trochę trudniej, dłużej trzeba będzie pewnie poczekać, no ale już mamy. 2256. Jedziemy z tematem, moi drodzy, oby wykonał pierwsze posunięcie i lecimy. No dobra, posunięcie E4, no to cóż, niech będzie ruch C5. Jeszcze się zastanowimy nad kontynuacją, jaki wariant wybrać. I go. Skoczek na C3, no to skoczek na C6 w takim razie. Możliwe, że przeciwnik będzie grał G3 i będzie wyprowadzał figurę na G2. Inną opcją jest też zagranie, o właśnie chciałem to powiedzieć, F4. No dobrze, atak Grand Prix. Lecz tutaj jak grać? Tutaj trzeba grać chyba E6, znaczy można przez E6 i przez D5, można przez G6. Wybieram sobie tę drogę i zobaczymy jak dalej. Przeciwnik może zagrać skoczek na F3, D5 przepchanie. No dobra, tak może być. Posunięcie A6 i B5 też wchodzi w grę, więc tak sobie zagramy. On będzie musiał prawdopodobnie zagrać A4. Ja chcę zagrać B5 i zagrać gońcem, wstawić go tam. D5, szybkie D4, żeby zagrać. Może też przeciwnik zagrać D4. Goniec E2? A to mnie zaskoczył. Okej. Zagrajmy zatem D5. Nie ma żadnego wskoczenia na B5 tutaj. Zmieniam koncepcję trochę swojej gry. Bo jeżeli on przepcha, to D4 będę chciał zagrać. Bicie też jest ok. O, to teraz goniec z tej strony może sobie fajnie zagrać. W ogóle bicie chyba z jego strony nie było najlepsze. Bo pionek F4 zostaje taki trochę osamotniony, a tu się fajnie diagonala otwiera. Bo zwróćcie uwagę, że a, D4 myślałem, że zagra. Zagrał D3. Chyba lepiej dla siebie. Ok, zamknął gońca. Tknie mrawo strasznie, słuchajcie. Kulturalne wyprowadzenie skoczka jak najszybciej, bo teraz trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy, albo cztery. Bo teraz tak, chciałbym zagrać tu i tak, tylko żebym zagrał tu skoczkiem. A, wszedł tu mi skoczkiem sprytnie. No to co, naciśniemy na niego, w ogóle chyba strata tempa mi się wydaje z jego strony. Bo naciskam tu, on nie może tego wzmocnić. Musi wybić, a ja wybiję tym. Wzmocniłem sobie centrum. Goniec stoi dobrze, celuje w pionka. D4 już trzeba uważać na taki ruch z punktu strategicznego. Ale jak on zagra tak, to dla mnie też dobrze. No i tutaj też robię roszadę. I wszyscy są zadowoleni. Na pewno mogę zastosować ruch wieża B8. Zawsze będę celował w takiego fajnego pionka, utrudniał rozwój gońca. Pewnie B3 zostanie zagrane. To są zawsze jakieś tam opcje do zagrania C4 w przyszłości. Wydaje mi się, że czarnymi mam pozycję marzenie, jeśli chodzi o obronę sycylijską, więc w tym wypadku stoję tu według mnie bardzo przyjemnie. Bezproblemowo, tak bym bardziej powiedział. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Nie sądzę, żeby grał jakieś takie szalone ruchy G4. Właśnie, bardziej coś w tym stylu, czyli wieża E1 przestawił gońca. Pewnie coś takiego chce grać. Ale myślę, że hetman C7. Ja z tempem chcę teraz atakować tutaj. I on musi chyba zagrać G3. Właśnie, i teraz tak. Niby mógłbym gdzieś tam sobie wyfrunąć, ale zawsze będzie opcja wybicia. Ten ruch zagrałem po to, żeby właśnie osłabić trochę obóz przeciwnika. Możliwe, że H5 i H4, ale jeszcze nie teraz, bo grozi bicie. Więc muszę się zastanowić, czy nie zagrać tak. On odejdzie i na przykład tak. O właśnie, wieża E8. Czyli logicznie podchodzę do sytuacji. Wyprowadzam swoją figurę, bo moje figury muszą żyć. W każdym debiucie figury trzeba wyprowadzać. Ok, zagrał tutaj i teraz muszę uruchomić gońca, bo myślałem, że on zagra tu, to bym zagrał sobie tak. Gońcem na G4. Teraz G4 nie mogę. Chyba tutaj sobie zagram. Bo tak, on goniec, tak, no goniec na H3 wydaje się sensowne, bo chodzi o to, żeby połączyć wieże.
I teraz taki ruch mnie będzie mocno interesował. No tak nie mogę. To jest taki mankament mały, ale C4 też jest ciekawe. C4 teraz jest ciekawe, bo jak przeciwnik zbije, mam opcję szacha i tam wejdę mu do obozu. Tyle, że on, co on może wtedy zagrać? Chyba nic w sumie. Tak, zagramy tak. Zagramy tak. Zagramy tak, moi drodzy. Wydaje mi się, że tutaj może być już ciężko dla niego. Taki ruch grozi. Grozi też takie zagranie. Gońce tam dobrze pilnują. Wygrywam po tym ruchu chyba. To sobie oleje. Niech sobie tam bije te pionki. Ale przecież on musi zejść królem tu. A ja idę tu. I wygrywam. Niech mi ktoś powie, że nie wygrywam. Są dwie groźby. Jest groźba bicia. Jeżeli zbije goniec, to mat na F1. Jeżeli odbije hetman, to bije tu i wygrywam. 16 ruchów i wygrana? Dobra. Jeszcze się obronił. Ale... A tutaj? Bo chodzi o to, że jak zagram tu... No tak, muszę tak, bo grożę biciem... Po prostu tu ze zdobyciem jakości. I to też jest sukces w tym otwarciu. Jeszcze opcja taka jest. W ogóle bije. Ok. I teraz tak. Ja mogę zbić to od razu tutaj. Mogę to zbić. Nie muszę. Tu, 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 tu i tu. C4. Wybijam. Zagram tu i tu. Ale łatwe. Wybiję najpierw. Bo to mi nie ucieknie. Okej. Okay. Atakuje mi z tej strony figurkę. W takim razie chyba goniec A7 jeszcze wyczekuje. Chociaż mogę zbić tu od razu. Sprawdzam uproszczenia. No, jak uproszczę, to też będzie duża przewaga. Ale przytrzymam gościa. Zagram jeszcze goniec na A7. Lepiej próbować straszyć, bo jeżeli on zagra tak, to jeszcze mam opcję chyba skoczek na G4. Żebym tylko nie przesadził. Żebym tylko nie przesadził. Zastanawiam się nad tą opcją. Ale co, D4 nie mogę? On nie może też tutaj, bo chyba mam strzałkę. Czy nie? Ha, nie może tutaj, bo jak ja zagram tak, on może będzie mógł zagrać tu, bo nie będę mógł zbić. Dobra, to się kalkuluje. Szukam jakiejś takiego ładnego zwycięstwa, tylko nie wiem, czy ja go znajdę. Chcę mi skoczka trzepnąć. Zagram tu. Ja nie widzę w ogóle tutaj opcji forsownej. Więc prawdopodobnie będę musiał zbić wieżę. Chociaż jeszcze taki ruch jest ciekawy. Ten goniec, gdzie on może ruszyć wtedy? Tutaj. W sumie nic się nie stanie takiego. Tak, tak. Dziabnięcie. On musi zbić wieżą. W sumie nic z tego nie mam. Aha, tak wtedy wejdę. I grożę matem. Dobra. D4. Aha, tu jeszcze puściłem. Ale to chyba dla mnie będzie i tak ok, jak on mi zbije wieżę. Po prostu szukam ładnego zakończenia. Bo tak jak mówię, mogłem zbić na G1 i mieć tą jakość i próbować to już wygrywać w inny sposób, ale jednak zagrał gońcem. Więc teraz tak. Jeżeli tu, to tu, to ja tu. A jeżeli bije, on zbija wieżą. I ja gram tu. I też wygrywam. Dobra. Policzyłem tak, więc w ten sposób gram. I skoczek G4. Chodzi o to, że daję tu mata. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli tak. O kurczę. Dlaczego ja tego nie zauważyłem?
I to jest właśnie przegięcie z mojej strony. Nie zauważyłem hetman e2, ale ślepota ze mnie. No bo teraz tak, muszę uważać na mata tutaj. Wieża wisi. Chyba trzeba po prostu to zbić. Kurczę. No niestety, muszę zbić hetmana. Nic dobrego z tego nie wyszło, ale jeszcze jest nadzieja. Bo d3. d3 jeszcze jest bardzo groźne. A d3... On mi zbije tu, ja zbiję tam i grożę tutaj. To musi być wygrana. D3. D3, D3, D3. Słuchajcie, a może się ratuje? Znaczy tak, on zbija po prostu. No właśnie, jak ja tutaj on bije. Więc ja muszę zagrać ruch typu wieża D8. I grożę takim ruchem. Jeżeli on goniec tu... Ale słuchajcie, skaszaniłem. To totalnie wygrana, goniec G2, u niego wszystko... No właśnie. Ajajaj. No niestety, muszę to wybić. Pozycję mam przegraną teraz. Niesamowite, miałem wygraną. Zaraz nawet zobaczę, bo to jest mistrzostwo, jak ja potrafię zszalić pozycję. No H5 muszę lufcik zrobić, no. Oczywiście powalczę, bo to jeszcze jest jakaś tam walka. Może gdzieś tam go oszukam w postaci takiej, że właśnie zbiję pionki. Więc zbijam pionki i walczę. No tam może być taki ruch, może być wieżą. Zawsze gońcem zagram, jakaś tam aktywność figur się pojawia. Czekam po prostu też na H3, żeby król nie miał ucieczki. A tutaj mnie ganisz, przyjacielu. No słusznie zresztą. Jak tak, on tu. No dobra, muszę iść na jakieś uproszczenia, muszę grać trochę szybciej. Jak B4 to tutaj, bo jak tutaj, to tutaj wezmę tam. Co z tego będzie, nie wiem. Ale próbujemy. Kurczę, no, gość był... No właśnie, i to jest zdolność, moja niesamowita zdolność doprowadzania do super wygranych pozycji i ich nie dociskam. Dawno już tak nie było. No, gram tutaj. Aha, on może tu. No może, ale to chodzi o to, że tam. Aha, jeszcze ma skoczek B4. No tego nie widziałem. Dam szacha, tu przejdę. Muszę grać teraz szybko, bo czasu mam mniej. On ma kompletnie wygraną pozycję. Tutaj grożę teraz zagraniem, więc próbuję sztuczek. Wieża jest mało aktywna. Niestety. Nie wyszło to po mojej wszystko myśli. A, tu jeszcze grozi mi takim ruchem. Dobra, muszę zagrać. No tak, nie mam wyjścia. Żeby nie stracić skoczka i zagrać taką tu. Ojej, fatalnie to wygląda. Fatalnie niestety to wygląda. Co zrobić? Aha, on będzie jeszcze miał tutaj opcję wymiany fajnej. Tak, tak. A, nie może tak zrobić, bo zbijam. Może zbić tu. Nie, nie może, bo dam szacha i król się uwolni, bo będzie groził oczywiście mat. Ale może w tej kolejności zagrać, no właśnie. Zbiję z szachem tu, tu, tu. I tu, i tam, i tyle. Ajajaj, niestety. Szkoda, że ma tego pionka i ten pionek mu wszystko scala. No niestety ma ruch skoczkiem. Tu będę musiał zagrać. Zagrał inaczej. Tu będziesz miał opcję. No widzę, widzę.
Aha, to już przegrywam, bo po prostu jest taki ruch i nie mam się od niego obronić. Tak. Co zbija tu, ja tu. Tu, wieżówka też przegrana. No ale niech on podejmuje decyzję. Tutaj. Aha, tu mnie jeszcze wystraszyłeś. Super. Może. Ojejku, nie F3. Nie F6, F5 miało być. Co nie ma znaczenia tak naprawdę. Jeszcze spróbuję tak i tak. Grożę tu i teraz grożę tu. Jak ja wyjdę z wora i uzyskam chociaż remis, to nie wiem. Musi zbić, ja tu. Aha, on mi zbija wieżę. Co ja gadam w ogóle? No dobra, wygrałeś. Może nie zauważy. Spróbuję rewanż. No, gość nie zagrał debiutu w ogóle dobrze. Jak odrzuci rewanż, to trudno, a ja szybko przejrzę tylko początek. Zobaczcie, jak dobrą pozycję miały czarne. Tutaj, hetman C7, minus 0,7, świetna pozycja. Wieża E8, goniec F3. Koniec H3, ok. C4 zagrane w tempo. Cudownie. Hetman B6. Hetman F2 minus robi się prawie 2. Tak jak widzicie. Wieża G1. Ja tam nie docisnąłem. Goniec C5. Pierwsza linia silnika. No, dobrze jest grane. On zagrał tu. I co ja nie docisnąłem? Ha, można było zagrać wieżą i wzmocnić. Albo zagrać H5. Cudowne rzeczy się tutaj dzieją. A co ja zrobiłem? Zbiłem. Też nie najgorzej. On zagrał tu. Goniec wrócił. Zobaczcie, minus 3. Minus 3 ponad. On zagrał gońcem. I gdzie ja zrobiłem błąd? D4 błąd. Aj! Zamknąłem moją figurę, która mnie tutaj żywiła. Wieża AC8. Skoczek E4 też ciekawe. Tak po prostu. Okej, chodzi o to, żeby zagrać tutaj. I go cały czas trzymać za przysłowiową, przepraszam za wyrażenie, mordę, no tak się mówi. Kurczę. No trudno. Trudno, szukam sobie innego przeciwnika. No, tarcie łez. No, gość był po prostu zajechany. Jeszcze raz niech będzie C5. Szkoda, szkoda. No, ale takie są szachy. Nic na to nie poradzę. Skoczek na C6, jeszcze raz niech będzie. G3, czyli przeciwnik gra zamkniętego Sycyla. No dobra, gramy sobie posunięcie G6. W takim razie goniec G7. No i trzymamy punkt D4. Jeżeli on by zagrał D4, to nawet, przepraszam, mógłbym zagrać goniec G7. OK. I ruch E6. I skoczek E7. No C3 prawdopodobnie będzie grał. Tak powinien raczej. Czy to można grać różnie? Można grać przez E5. Trochę to podchodzi pod obronę królewsko-indyjską. No szeroki wachlarz możliwości oczywiście. Okej, okay, E5? Czy to jest dobre? Nie sądzę. Robię po prostu roszadę. D4 już tak nie działa dobrze. Bo bije, idę tam. I świetnie, zostanę wtedy. Nie zostanę wtedy, bo tak nie zagrał. No co, H6, żeby nie było takiego zagrania? Czy D6? Chyba D6. Chyba D6, żeby tego pionka zbić i żeby po prostu otworzyć gońca. Dziwnie zagrał przeciwnik. Oczywiście, z mojej strony jest też tak, że ja mówię, że dziwnie zagrał, potem ze mną ktoś wygrywa.
To jest ocena sytuacji. To, że ja taki jakiś błąd popełnię, to nie znaczy, że przeciwnicy grają super, bo w poprzedniej partii widzieliście, gość zagrał tragicznie, a nie wykorzystałem w ogóle. Masakra. Zapewnie chyba się poczułem tam w tamtej sytuacji, albo nie doliczyłem tam czegoś. Aha, źle po prostu policzyłem wariant. No tak. No tutaj po prostu wybijam. Nawet jak taki ruch będzie, to jest E5. Tu gramy z planem. Chyba tak nie mogę. No, zagra tutaj. No dobra. B6, żeby gońca wstawić tu. No może skoczek iść tu, raczej bez sensu. Czy z sensem? Nie, właśnie, lepiej tutaj. Aha, on goniec F4 teraz ma. Mam za słaby arsenał do obronienia się. Źle zagrałem. Źle pograłem, muszę się przyznać do błędu i zagrać tak. Straciłem tempo, bo mogłem od razu odejść na D8. Szybko muszę teraz stawić gońca. On może zagrać tu. Ja wtedy tutaj. A, tego się ruchu nie boimy. Koniec B7. On może zagrać też tak. No może. Wtedy goniec tutaj. Chodzi o to, że zagram sobie potem skoczkiem na D5. Tego gońca będę chciał stąd wypędzić. W sumie można było od razu zagrać tak skoczkiem. Goniec zagra tu. No H6 ruch chyba potrzebny był w tej sytuacji. Jeszcze mi siedzi w głowie poprzednia partia. Kompletny rozjazd po prostu. Tak to zwykle jest. Ze świeżą głową trzeba podchodzić do kolejnych partii, bo można naprawdę po prostu falą poprzegrywać kolejne partie. No skoczek na D5. No robimy porządek z gońcem. Tutaj jak zagra goniec w ten sposób, to ja zagram F6, potem E5. Albo F6 i hetman D7 w sumie, żeby wstawić wieżę tu i celować może w pionka. Zejście królem też będzie ok. No dobra, gram tak. No bicia tutaj chyba nie ma. Teraz mówię po fakcie, ale nie ma. Hetman D7. No właśnie, przytrzymamy sobie tutaj przeciwnika. Wstawiam. Chcę wstawić wieżę na D8. D4 z jego strony powinno nastąpić według mnie. A tutaj muszę tak. Dziwnie gra gość. Od razu w centrum według mnie trzeba uderzyć, ale może on się obawiał takiego ruchu. Ciężko stwierdzić. Wieża E8. W sumie E5 też można było, ale jednak wolę chyba wieżę wstawić. I wieża D8. On zagra tak i zdąży gońcem wrócić na C1. To jest jego niecny plan, chytrusek. Dobra, lecimy z E5, wyżej pionkiem. Wiadomo. I chyba tak. Chodzi o to, żeby zagrać F5 i nie wpuścić tu żadnej figury, na przykład gońca. I tak. F5. Ok, jak tak, to tak. Tu się trzyma, jestem trochę wyżej w centrum. Chyba takim prostym planem będę chciał tego skoczka stąd wyrzucić, chociaż. Może hetman F7 będzie ciekawą opcją, bo jak tak, to jakieś tam poświęcenia się może pojawią. On będzie. Właśnie, chodzi o tutaj o to też, żeby spokojnie sobie pomanewrować, wyczekać. No tu hetman F7 to tym bardziej się narzuca. Schodzę sobie z ostrzału. Tu się trzyma. Tak, to tak. Hetman C2 też sobie gdzieś tam uciekł. To musi się trzymać. Tak. Pomyślmy, bo on tak będzie chciał grać. Tu nie mogę, bo tu.
E4 chce się zagrać. Tak. A to przecież ja biję tam. E4. Masz się męcz. Otwieramy grę. Jeszcze gońca nie ma po tej stronie, więc wykorzystujemy ten fakt. Po tym wybiciu on jak odejdzie. To już tak nawet nie muszę do głęboko liczyć. To jest tam chyba E3 w ogóle i świetna chyba rekompensata. Aha, chwila, bo jak on tu, ja tu. Jeszcze ma gońca. A to wrócę. A on zbije tu. O rety, skoczek na końcu będzie mi wisiał. Ups. Nie policzyłem chyba dobrze. Chwila, mam pomysł. Zagram od razu. Bicie, bicie. Goniec. A, bo chciałem poświęcić. Moment! Przecież mogę poświęcić. Mogę zbić tu. On zbije. Genialne poświęcenie hetmana szachusia. Słuchajcie, i teraz tak. Skoczek F4. On zbije to gońcem. I ja mam taki ruch. Szach. On odejdzie, ja zbiję tu. Figura więcej, skoczek się nie poplącze? Nie. Patrzcie na to. Bum! Nie, ale jestem głupi. Nie ma skoczka na F4, bo przecież on może odejść. Ale jak zagram tutaj, to są widełki. Po prostu co ja zrobiłem? Tu. On odbije broni hetmana, ale tak chyba trzeba zagrać. Tu. No dobra, odbije hetmana, będzie porówno w figurach, ale będę miał pionka mniej, ale inicjatywę chyba. Dobra, tak muszę, nie mam wyjścia, bo co? Bo jeszcze tak się zastanawiam nad takim ruchem. Hetman mi zbije tu, to ja tak i wygrywam. Dobra, tak. A, bo może ten ruch jest świetny, bo może hetman nie ma nigdzie ucieczki. I teraz tak, tutaj ma ucieczkę. Tylko, że ja mogę zdobyć mnóstwo materiału. Się zastanawiam teraz, czy po takim ruchu podwójny szach. Król chyba tutaj idzie jednak. No to chyba się to nie trzyma. Chyba, że zagram tak. Król musi iść jedynie tu, bo inaczej tam są widełki, odbijam. Teraz tak. To mam szacha. Aj, może jednak wygrywam. Idę w ciemno. Słuchajcie, idę w ciemno. Skoczek D4. Bo hetman chyba nie ma dobrych odejść. Nie ma nawet takiego zagrania, bo mam tutaj strzałkę. Jak wieża zbija, to strzałka tu i zbijam i zostaje z figurą więcej. To jest ten plus. Ależ genialne poświęcenie hetmana, Krzysztof. Tak samochwała w kącie stała. No nie wiem, no tak mi się wydaje, że to jest świetne. Czy tak się to generalnie ułożyło troszeczkę, ale to takie typowe, żeby oddać jednak hetmana i tutaj ten goniec świetnie będzie po prostu grał. No i on myśli, myśli. Teraz tak, jedyną opcją to tutaj sobie trzeba przemyśleć sprawę. I ja po tym, co mówiłem, mówiłem skoczek na E3. W ogóle ciekawe jest, czy takie bicie, tam wieże, można odbić dużo możliwości. A, no to te możliwości już legły w gruzach. Mam podwójnego szacha. Biję tu, zostaje z figurą więcej. Świetnie. Świetnie, to wyszło. No przepchanie, no to co tam, skoczek wróci i świetnie stoi. Taka jest opcja, no to wtedy tak, bronimy wszystko. No dobra, tu jest figura więcej. Już tego nie wypuszczę. Tutaj, tu. Chociaż jeszcze jest taka ciekawa opcja. Tak, on mnie zbije tu, ja zbiję tu. Co, on ucieknie? No dobra, zagram tak. Nie będę tutaj za dużo kombinował. Nie będę prowokował losu. Okej, okay, a nie mogę tak teraz zagrać?
Mogę. Chodzi o to, że on musi iść tak, bo inaczej dostanie mata. Co? No dobra, tutaj odbiję, żeby nie było nic... A, no tak, odbicie jest dobre. Odbicie jest dobre, on musi odejść. No i tyle. Jest ok. Potem chyba tak. No dobrze, słuchajcie, stoi to świetnie. Kombinacyjka się udała, więc wszystko działa bardzo dobrze. No i gość musi chyba zagrać tylko na F1. I jesteśmy w domu. Aha, wiesz, F1 to jeszcze goniec E2 i kolejne zdobycie materiału. No pewnie, taki ruch to tam, nie wiem, tak, bez znaczenia chyba. Czy tu? No faktycznie, to ja sobie jeszcze wieżę wezmę. No to już w ogóle tak, 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 to koniec gry. Możliwe, że on tak myśli i zaraz podda. Tak jeszcze mu przyszło do głowy. No chyba tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Zaraz, czy tak? O, tak będzie lepiej, bo od razu atakuje skoczka. Jak on dojdzie wieżą, to zbije skoczka. A jak zagra tak, gdzieś tam sobie, na przykład tu, no to mat. Więc mi poprawił jeszcze wieżę z tempem. Dobra, poddał. Zobaczymy szybciutko, czy to poświęcenie było, słuchajcie, dobre. Pomijam już debiut. Trochę tu pokaczałem, ale się trzymało, jak widać. I tam się zrobiło mega gorąco. Zbił. U, można było zbić, zbić i zbić tu. Tu i tu. I stałoby rewelacyjnie. Ja zbiłem tu. Bicie, to jest słabsze, goniec G2 lepsze. Goniec G2 lepsze, bo ja zbijam tu, tu. Też takie poświęcenie jakieś widziałem tu. Ale takich ruchów to nie widziałem. A skoczek C3, świetne. Figurowo świetnie stoi, bo tam są duże prześwity. Dobrze, wróćmy tutaj do tej sytuacji. Tak, goniec G2. I jest bicie na G2. Tak jest. I skoczek D4. Jedyny ruch, który wygrywa. Ale słuchajcie, jestem z siebie dumny, naprawdę, bo już mi do głowy naprawdę przychodził skoczek na E3, tam wyrównanie, a tutaj wygrywa. No tak. I pokażę wam po hetman D2, jak planowałem. Co komputer pokazuje? Skoczek E3, skoczek F4 również. Skoczek F4 planowałem chyba, tak? Nie, skoczek, bo tu by odszedł. Tak planowałem. On by musiał iść tu, no to tamto zdobywam. Tak by musiał pójść. A, nawet mata dawałem pięknego. Taki ruch tylko widziałem, a tu jest szach i mat. Ale by było. Ale by było. Ciekawe, czy bym tego mata znalazł. Słuchajcie, jestem bardzo dumny z tego poświęcenia. Dziękuję za lajki, komentarze. No cóż, no poprawił mi gość humor, no tą partią. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia.